wspieraj biało-czerwonych w koszulkach i bluzach kanału sportowego. W naszym sklepie znajdziecie również koszulki na cześć największych Diego oraz Il Fenomeno. Dzień dobry, kończymy pierwszy tydzień piłkarskich mistrzostw Europy. Program ten nazywa się Mecz Dnia. Ja nazywam się Tomasz Smokowski, nie na odwrót. To jest Mecz Dnia numer 7. Wczoraj wruszyła druga kolejka fazy grupowej. Mecz Dnia wyszedł nam po prostu cymesik, przepiękny. Spotkanie Włochów z reprezentacją Szwajcarii. To pewnie dlatego nasz dzisiejszy gość, straight from Glastonbury, Janusz Michalik, założył koszulkę Kielcu. Jestem przygotowany. No taki mecz musiałem założyć, nie? Rewelacja. Elegancja, Francja. Człowiek, który jak Irena Kwiatkowska żadnej pracy się nie boi. Ja go widziałem w telewizji polskiej dzisiaj o 8 nad ranem siedział. A nie wiesz o tym, że ja tu jeszcze sprzątam. Ja tu dzisiaj, zanim ty żeś przyszedł, widziałem, ale to pamiętaj, za darmo. To jest normalne. To jest normalne. Michał Trela razem z nami również. New One Sport, pierwszy raz u nas. Bardzo mi miło. Cieszę się, że jesteś. Dzisiaj mamy 3 spotkania na rozkładzie w Mistrzostwach Europy. Poprawcie mnie. O godzinie 15 Ukraińcy grają z reprezentacją Macedonii Północnej. To już jest grupa C. Potem mamy spotkanie grupy B, o którym dzisiaj będziemy mówić, bo to będzie nasz mecz dnia. Czyli Duńczycy zagrają z Belgami i to jest nasz mecz dnia dzisiejszy. Przypomnę, że już wczoraj odbyło się pierwsze spotkanie w tej grupie. Finowie przegrali z Rosją, czy Rosjanie wygrali z Finami, bo to Rosjanie grali u siebie w Sankt Petersburgu 1-0. I kończymy też bardzo ciekawym spotkaniem. Austriacy będą kończyli ten dzień grając z Michał... Holandią. Z Holandią. Oczywiście, że z Holandią. To będzie godzina... Znaczy, że słuchasz już. To już jest dobrze. Słuchajcie, mamy... Już pytałem o to wczoraj naszych gości. Rozpoczęła się druga kolejka. A co wy byście określili, Michał, takim... Wybieramy sobie po pierwszej serii gier... Zibi top i taką drewnianą łychę dla kogo? Czyli coś najlepszego, coś najgorszego, drużyna, piłkarz, cokolwiek, wydarzenie, co ci się tak na głowę, do głowy przychodzi? Żeby nie wybrać Włochów, to wybiorę piłkarza i też nawiązując do tematu dzisiejszego spotkania, bo Romelu Lukaku myślę, że taki najbardziej spektakularny, indywidualny występ pokazał z tych wszystkich piłkarzy, którzy się pokazali, no najlepszych w Europie. No on zrobił wrażenie, rzucił na kolana Rosjan, przedłużył tę formę, którą pokazywał w klubie i myślę, że tak w gronie potencjalnych gwiazd euro, kandydatów do takich najlepszych zawodników turnieju, on dzisiaj jest na tej pierwszej pozycji. Drewniana łycha? Drewniana łycha, żeby jej nie przyznać Polsce, to przyznam ją Turkom, bo to był zespół, o którym tak dużo dobrego mówiono i po którym tak dużo się spodziewano, że naprawdę ostrzyłem sobie apetyt i na ten mecz otwarcia z Włochami. No, kiedy ich Włosi stłamsili, no to wyobrażałem sobie, że teraz Turcy zwalią, pokażą, na co ich stać, a tak naprawdę to oni są już no, jedną nogą, może nawet więcej niż jedną nogą w domu, więc to jest duże rozczarowanie. No, zaprezentowali się prawie tak źle jak Polska, ale oczekiwania wobec Polski w Europie były mniejsze niż wobec Turcji. W końcu jakby nie było, obok tej belgijskiej najlepsza defensywa eliminacji Mistrzostw Europy, prawda? Właśnie ta turecka obrona. Tymczasem okazuje się, że oni obrony nie mają za grosz, nie mają nic. Ani boczni obrońcy, ani środek obrony popełniają non-stop te same błędy przy każdej z bramek. Panie Januszu? No, nie chcę mówić o Włochach, bo nie chcę nudzić. No, naprawdę trzeba by o nich powiedzieć, ale może nawet zmienię. Ale ja cię zapytam inaczej. Bo ja jestem takiego zdania, że zaczęli za ostro i za mocno ci Włosi. To znaczy, no obawiam się, ale jest dobrze być w formie, prawda? Także myślę, że to, lepiej co być robią, w formie, niż nie w formie. Niż nie być. Umówmy się, że grali z dwoma drużynami, które powinni ograć. I szczególnie właśnie, jeśli rozmawiam o Turkach czy coś takiego, ale wydaje mi się, że będzie zawsze test, bo ten test jest, prawda? I nie myślę, że ktoś się spodziewał, że Włosi to wygrają na pewno, ale jeszcze trzeba troszeczkę poczekać, ale to, co zrobili wczoraj, to bajka. No naprawdę, to jest zupełnie inna drużyna. Tak jak mówię, jak patrzę na Manciniego, ja nie byłem pewny, jak go wybrali, że on będzie tym, ale mówiłem to dzisiaj pierwszy raz, ale powiem jeszcze raz, że dla mnie to, co on robi, to jest catenaccio i rock and roll. To jest, jak popatrzę na nich, bo ludzie mówią, że to już nie jest catenaccio. Wiemy, że nie jest, ale to jest catenaccio. To jest, bo jednak te fundamenty, to co, na czym piłka polega, tam zawsze jest. Tam każdy zawodnik wie, co ma robić, jak ma robić, kiedy ma robić. Jeżeli
tego nie potrafi. Nie ma znaczenia, jak jest jego nazwisko, Paul Mancini nie będzie grał, prawda? Mm-hmm. A ten rock and roll to jest oczywiście czegoś, co żeśmy się nie spotkali. Nie myśleliśmy, że Włosi będą tak grać ofensywnie, jak grają, bo to jest... Boże kochany, tam jeszcze, posłuchaj, jeszcze czeka na to, żeby odpalić swój silnik Verratti. Jeszcze on skoczy do tego, chociaż ja nie wiem, jak można dzisiaj było posadzić na ławce Locatellego i wstawić Verrattiego. Ale martwię się tak jak ty, ponieważ miałem powiedzieć, jakbyś mi nie dał rozmawiać o Włochach, to miałem powiedzieć Francja, bo Francja grała na hamulcu ręcznym i mimo to wyglądała w moim przekonaniu bardzo dobrze. A drewniana łycha dla kogo? Nie będę oryginalny, muszę powiedzieć o Turcji. Okay. Nie to, że się nie spodziewałem, że to się może nie stać, ale w tym momencie spodziewałem się drużyny, która się śmieje, która wychodzi, która naprawdę chce grać. Gdzieś tam ten Burak Yılmaz, sobie tak myślałem, no 36 lat, czy ile on tam ma, nie byłem pewien. I no nie chcę mówić o Polsce, bo to nie wypada. No to dobrze, to pomówmy, blisko. Słuchajcie, o meczu dnia. Dzisiaj wieczorem na Parken w Kopenhadze Tuńczycy po raz drugi wybiegną w roli gospodarza. Oni w ostatnich kilku latach, czy nawet nie kilkunastu latach, przegrali tylko dwa mecze na Parken. Jeden z tych spotkań właśnie przeciwko Belgom. Grali ostatnio przeciwko Belgom dwukrotnie. Niby posprawdziłem sobie specjalnie statystyki tych dwóch gier. Niby jeśli chodzi o posiadanie piłki, było bardzo równo, ale jednak za każdym razem Belgowie wygrywali dosyć spokojnie i dosyć gładko. To drugie spotkanie przegrane przez Duńczyków to jest oczywiście ten mecz sprzed kilku dni z Finami, kiedy, no umówmy się, nie możemy nie zacząć inaczej. Wszystko się kręci w Danii wokół Christiana Eriksena i wokół tego wypadku na boisku. Myślę, że reakcja Simona Kiera, który musiał zejść jego największego przyjaciela, pokazuje, że UEFA po prostu jest pozbawiona jakiejkolwiek empatii, jakichkolwiek uczuć wyższych, ale też trudno się było spodziewać po kimś takim jak UEFA Family czegoś więcej, umówmy się. Natomiast chciałbym was już zapytać tak prosto z boiska. Janusz, nie będzie Christiana Eriksena w reprezentacji Danii, czyli wypada tak naprawdę najważniejsze ogniwo, wokół którego to zawodnika kręci się ta drużyna, no bo w tej centralnej części boiska, gdzie gra Delaney, Højbjerg, to właśnie Christian Eriksen pełnił rolę tego człowieka, który ma to wszystko, wszystkie nitki, wszystkie drogi przechodzą przez Eriksena i wszystko ma się od niego zaczynać. To znaczy, powiem tak, dlatego może ja tu jestem, a nie spójrz taki, to jest wypowiedź trenera nawet. No oczywiście, i widzieliśmy, co on powiedział zaraz po meczu, prawda? Emocje były straszne, ja to rozumiałem i no, nie chcesz żartować z tej sytuacji tutaj, ale nie ma Piotrka, bo on by na pewno to rozrysował, jak to będzie, ale to nie chodzi o to, bo właśnie ja nie wiem, czego się spodziewać, bo to jest to właśnie, że w środku drużyny próbuję sobie wyobrazić, jak ja bym tam był, ale to jest taka ciężka sytuacja, że nie wiem, czy były takie akurat, prawda? No, znaczy niewiele takich sytuacji. Także nawet patrząc na ten mecz, wiadomo, że może to być Dania, która będzie miała taką motywację, bo sobie zdaję sobie sprawę, że może go dopuścili zawodników, żeby się spotkali z Eriksenem. Tak? Mm-hmm. Mam nadzieję, że może to jest coś takiego, że naprawdę drużyna czasami, jak coś takiego się dzieje, prawda? Jednak coś jest takiego, że przegraliśmy mecz, straciliśmy najlepszego zawodnika, ale co jest najważniejsze, nie straciliśmy człowieka, nie straciliśmy naszego kolegi. I teraz, czy jest taka możliwość, żeby podejść i zdać sobie sprawę, że to jest cel teraz. Przegraliśmy ten pierwszy mecz. Znaczy że wykorzystać to teraz poniekąd, w cudzysłowie, jakby to nie zabrzmiało, wykorzystać tragedię Eriksena, żeby zmotywować drużynę. Bo dobry trener ma teraz ciężkie zadanie, takie jakie on miał na przykład. Ja sobie próbowałem wyobrazić, jak to się stało. I wtedy, no umówmy się, że podobno Eriksen powiedział, że chciałby, żeby oni grali. Czy my to wierzymy, czy nie, to nie ma znaczenia, bo ten trener musi wejść do tej szatni w tym danym momencie. Widzieliśmy, jak płakał jako trener emocjonalnie. Musi się spojrzeć w oczy zawodników i musi gdzieś tam wyczuć, bo każdy reaguje inaczej. Jeden to go zmobilizuje, drugi może jeszcze, no jaka będzie sytuacja z Kiarem, ja nie wiem. Zaczął grać i powiedział, panie trenerze, ja nie mogę. To znaczy mamy sygnały z Danii, Michał, że Simon Kier jest że jeszcze trzy dni po meczu był zupełnie nie do użytku, był nieskoncentrowany na trenowaniu. A wydaje mi się, że akurat obok Eriksena to jest drugi najważniejszy piłkarz, bo i tutaj znowu wrócę do boiska, to jest raz, że ostoja defensywy, dwa zawodnik, który ma bardzo dobrze czyta grę, więc on wprowadza piłkę do przodu, a Duńczycy lubią tak grać czasem bezpośrednio.
no tracisz ważne ogniwa w tym momencie w drużynie narodowej. No to już tak już jakby przenosząc się z tej sfery najważniejszej, stricte właśnie ludzkiej tak. na boisko. Tak, no patrząc przed turniejem na Danię, można było zobaczyć, że tam jest bardzo fajna oś drużyny, taki kręgosłup idący od bramkarza bardzo dobrego, Kaspera Schmeichela, przez Kiera właśnie na środku obrony, Delaney, Heiberg tak. i Eriksen w środku pola. Trochę problem z napastnikiem, tak, no ale powiedzmy, że tak. Poulsen nie jest rewelacyjny, ale jest solidny i w ten sposób na tym można budować. Eriksen dawał tę kreatywność, Kier dawał spokój z tyłu i teraz no, wiadomo, że bez Eriksena, nie wiadomo z jakim Kierem, to jest na pewno problem pod kątem piłkarskim. Natomiast ja mimo wszystko myślę, że tutaj kwestia, jak reprezentacja Danii się zaprezentuje, to nie będzie kwestia piłkarska. Taktyczna i tak dalej, tylko to, jak oni mentalnie do tego podejdą. Ja szczerze mówiąc miałem w sobotę, kiedy już było wiadomo, że ten mecz zostanie rozegrany, taką no, może głupią w tamtym momencie myśl, ale że oni te Mistrzostwa Europy wygrają, że to by było takie typowo piłkarskie, takie historie. To już taka bajka naprawdę. Ale wiemy, że teoretycznie to się nie może zdarzyć. Tylko raz w 92. Tak, natomiast w piłce nożnej się takie rzeczy zdarzają jednak notorycznie, które się nie mają prawa zdarzyć, więc to była taka myśl. Oczywiście oni, no widać było, że w drugą stronę to na nich zadziałało wtedy. Tak. Natomiast no, było parę dni, które oni spędzili, wiemy, że z psychologami, odbudowując się mentalnie. I teraz pytanie, myślę, że może to zadziałać w obie strony. Albo będą dalej rozbici całkowicie, no albo... Słuchajcie, tam wisi koszulka, jak widzicie, teraz tam na ogólnym... Michał ją trochę zasłania. Jak się Michał trochę odchylisz, to będzie widać. O, teraz wszystko będzie widać. Tam wisi koszulka Kamila Wilczka jeszcze z czasów, kiedy on był piłkarzem Brandby, ale i to nie jest wcale przypadkowe, dlatego że Kamil jest teraz z nami na łączach prosto z Kopenhagi. Tak? Jesteś, rozumiem, Kamil, w Kopenhadze? Jesteśmy w Kopenhadze, jesteśmy w centrum. Witam was serdecznie. Tak przypadkowo się tutaj wybrałem. Pięknie. Ale jest godzina obiadowa, także muszę coś zjeść. Także troszkę będziemy mieli... Super. Posłuchaj, to jest prawdziwy reportaż uczestniczący, jak ja lubię. Podoba mi się to. Podoba mi się to bardzo. Kamil, słuchaj, ja ciebie zapytam. Cieszę się, że jesteś z nami. I zapytam cię właśnie o to, o czym my rozmawiamy. Czy ty nie masz... Ja wiem, że przed Mistrzostwami Europy jeszcze rozmawiałeś z Mateuszem Borkiem, który komentował pierwszy mecz i on nawet na antenie ciebie zacytował, mówiąc, że Duńczycy mają takie poczucie, że nawet wygrają te Mistrzostwa Europy. Taki był entuzjazm przed pierwszym meczem. Czy teraz nastroje wśród tych ludzi, którzy się kręcą za tobą, nie są wręcz takie odwrotne, że turniej trochę się dla nich skończył, bo jednak piłka zeszła absolutnie na drugi plan. Zgadza się. Jak rozmawiam z... obojętnie z kim, o meczu gdzieś tam, o sytuacji tutaj, to raczej nie są zainteresowani meczem. Bardziej skupiają się na sytuacji z Eriksenem. I nikt tutaj nie mówi już o tym, czy wygrają, czy przegrają. Nie ma to najmniejszego znaczenia. Dla nich najważniejsze jest to, że Eriksen żyje. I dochodzi do zdrowia, a sprawy piłkarskie schodzą na drugi plan. W jakim stanie ducha są sami zawodnicy? Mamy na przykład Tomasa Delaney, który sam już kiedyś znalazł się w takiej sytuacji, bo Tomas Delaney był piłkarzem Werderu Brema, kiedy grali z Ajaxem Amsterdam i wtedy przydarzyła się taka też tragiczna historia z Abdelhakiem Nourim. Nigdy nie doszedł do pełni zdrowia, już nie gra w piłkę. W jakim stanie ducha są duńscy zawodnicy? Słuchasz tego na co dzień? Ciężko powiedzieć, bo aż tak blisko nie jestem zawodników duńskich. Wiem tylko tyle, co gdzieś tam podpytam bądź usłyszę. Natomiast miałem sytuację w życiu zbliżoną, gdzie bliska gdzieś tam mi osoba otarła się o śmierć. Ja miałem grać mecz następnego dnia i ciężkie to było. 3 dni gdzieś tam dochodziłem do siebie, także na swoim przykładzie wiem, że to nie jest takie proste, że dobra, coś się dzieje i za chwilę jesteś w stanie się odciąć i skupić się na meczu. Jest to ciężka sytuacja i podejrzewam, że zawodnicy gdzieś tam przeżywają to podobnie. Kamil, jak się dobrać Belgom do skóry? Bo dzisiaj, umówmy się, Duńczycy, mimo że pełnią rolę gospodarza, faworytem tej gry nie będą. Kurczę, no bardzo ciężkie zadanie przed Duńczykami. Wiadomo, ta sfera mentalna jest jedna, dwa, bardzo, bardzo ciężki przeciwnik przed nimi. Belgowie uważam, że są jednym z mocniejszych drużyn dzisiaj na mistrzostwach, także no, myślę, że no, mimo wszystko Belgowie są faworytami. Duńczycy na
Jedyne co, to może ich scalić ta cała sytuacja i gdzieś tam będą chcieli pokazać, że mimo jakby tam problemów będą w stanie się przeciwstawić Belgom, zagrać dobry mecz i zwyciężyć, czego im osobiście życzę. A kto zagra w ataku? Dolberg czy twój kumpel z drużyny Wind, tak jak w meczu z Finami? Ciężko powiedzieć, nie mam przecieków, natomiast no, chciałbym zobaczyć Jonasa. Świetny zawodnik, świetny człowiek, także miło byłoby go zobaczyć, jak strzela bramkę Belgom. Euro oglądasz? Oglądam, nie wszystkie mecze, nie ma możliwości oglądać wszystkiego, ale w miarę możliwości oglądam, gdzieś tam mamy swoje zakłady, mamy swoją grupę, także gdzieś tam przeżywam to po swojemu. Prowadzisz w tej grupie czy nie? Bo ja na przykład w grupie kanału sportowego jestem liderem. O. A, naprawdę? Gratuluję, ja nie, ja w pierwszej piątce jestem, także, ale... Na pięciu, ale gracie w pięciu, rozumiem. Tak. Słuchaj, jeszcze jedno. Oj, chyba nam się Kamil zerwał, czy już nie. A szkoda, bo chciałem go dopytać. A chciałem go jeszcze dopytać o... Nie, już może nie, może już nie będziemy Kamila męczyli, niech on sobie idzie. Bo chciałem jeszcze go zapytać, czy ogląda Polskę, jakie są jego wrażenia. Zostaniemy jeszcze to w takim razie przy Duńczykach. No to ale, jak się... Ale bawi się też na zewnątrz. Widziałem Mati Borek też gdzieś był. A my pracujemy. Oni się bawią. Na koniec, bo chciałem tak troszeczkę wejść mu w kolana, w ślizgiem i powiedzieć: Kamil, rozmawiamy tutaj 7 minut, jeszcze nikt nie podszedł do ciebie. A nie, uważaj, patrz, jest. O, jesteś, dobrze, że jesteś. Słuchaj, to czekaj. Problemy techniczne. A Polskę widziałeś? Widziałem Polskę, tak. Komentarz, proszę. Znaczy widziałem bardzo dużo negatywnych opinii na temat tego meczu. Ja z wszystkimi jestem w stanie się zgodzić. Uważam, że do pewnego momentu wyglądaliśmy nieźle. No, uważam, że problem mieliśmy jakby w kreowaniu akcji. Mamy najlepszego napastnika na świecie i praktycznie nie wytworzyliśmy nic. Brakowało mi troszkę jakby więcej takich sytuacji, jak były przy bramce. Gdzieś biegnięcie, zdobywanie przestrzeni, bardziej takiego bezpośredniego grania. Graliśmy strasznie... Do 30 metra wyglądało fajnie, od 30 metra już się zrobił problem. Gdzieś tam brakowało troszkę przyspieszenia gry i takiego bezpośredniego grania i gdzieś tam stwarzania Robertowi więcej sytuacji w polu karnym. Kamil, posłuchaj, na koniec. Rozmawiamy 7 czy 8 minut. Jestem rozczarowany, bo jesteś w centrum Kopenhagi, jeszcze nikt nie podszedł do ciebie poprosić autograf albo o jakieś selfie. Tyś się na Amerykana zrobił, ja widzę, może to dlatego, może cię nie rozpoznają. Mamy podobne fryzury, widzę. No, tak. Wiesz co, gdzieś tam nie są osobami, które bezpośrednio podchodzą. Ale ogólnie uważam, że gdzieś tam większe zainteresowanie jest w Danii niż jak jestem w Polsce. Także gdzieś tam na to akurat nie można narzekać. Ale mimo wszystko cieszę się, że nie przeszkadzałem w tym momencie. Cieszę się bardzo. Kamil, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Smacznego. Leć na lunch. Dzięki. Razem z nami był napastnik Kopenhagi, wcześniej Brandby i reprezentant Polski. Nie chcę powiedzieć, Kamil, nie powiem tego, że były reprezentant Polski. Ciągle powiem tylko reprezentant Polski Kamil Wilczek. Dziękujemy ci bardzo. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam cię też. Trzymaj się. Na razie. No dobra, to zapytam was jeszcze o Duńczyków. Czy należy w ogóle wysnuwać jakiekolwiek wnioski po tej porażce z Finami? Oni do pewnego momentu, oni cały czas grali tym takim swoim ustawieniem bazowym, jeśli chodzi o mecz z Finami. Potem, no wiadomo, musiał zejść z boiska, zszedł Christian Eriksen, to wszystko się posypało. Dużo na początku gry skrzydłami, dużo wrzutek. Takie trochę było może nawet schematyczne. Nie jestem jakimś specjalnie wielkim fanem gry reprezentacji Danii, chociaż doceniam i szanuję. Potem przeszli w pewnym momencie na trzech obrońców, no bo czas ich gonił. Jakie ty masz z tym związane impresje? To znaczy na początku zrobili niezły moment tam. Tam naprawdę Finlandia nie mogła wyjść, mecz się trochę uspokoił, prawda? Także ja myślę, że czasem to tak jest, jak to mówi, ebb and flow, prawda? I bo nie ma lepszego określenia polskiego, mi się wydaje, ale to jest takie coś, że ja wiadomo, że mecz się zmienił, ale wszystko w moim przekonaniu teraz, oni musieli być pewni, prawda, że ten mecz wygrają. Wiedzieli, co ich czeka z Belgią i przy trzech punktach z Finlandią wszystko się zmienia, prawda? Dlatego jeśli chodzi o grę i ich formację, nic tam nie było zmienione. Myślałem, że w środku pola mieli dobrze. Tak jak powiedziałaś, zmienili to trochę, ponieważ widzieli, że Finlandia jednak będzie grała z kontry. Kontrolowali gdzieś ten mecz. Mimo wszystko, że tak, ja się z tym zgadzam, bo myślałem, że Dania będzie trochę lepiej zorganizowana. Takie miałem wrażenie. Dania dla mnie była takim cichym faworytem. Może
może nie na zwycięstwo, ale tym czarnym koniem, ponieważ sobie popatrzyłem jednak, jest talent, widziałem, że wszystkie mecze grają w grupie u siebie, prawda? Także, także myślałem, że to gdzieś do tego dojdzie, ale dla mnie to był taki chaos kontrolowany. Mhm. I to mi się nie podobało w grze na początku. I nie wiem, czy to było to, że chcieli zrobić tą presję, chcieli szybko strzelić bramkę, żeby sobie ustawić mecz. I ja myślę teraz, że wydaje mi się, że zobaczymy inną Danię. Raz, że nie wiemy, co będzie, jeśli chodzi o to, co się stało z Eriksenem, ale mimo wszystko oni będą musieli ten mecz lepiej kontrolować, zwalniać tempo, wiedzieć, kiedy przyspieszysz. I oni nie robią tego źle, tylko że no teraz jest problem o tyle, że grają z doskonałą drużyną w meczu, który praktycznie muszą wygrać. No tak, na pewno wczoraj się dla nich stała rzecz dobra. Dzisiaj nawet duńscy dziennikarze dziękują Rosjanom, że zdobyli punkty z Finami, bo to im otwiera jeszcze drogę do tego, żeby nawet z trzema punktami drugie miejsce w grupie, bo to jest ciągle otwarte między tymi trzema zespołami. Zobaczymy sobie, Michał, tę prognozowaną jedenastkę Duńczyków na ten mecz, wiadomo, bez Christiana Eriksena. No i ponowię pytanie o co pytam Janusza. Jakie ty masz poczucia i uczucia związane z tym, co się wydarzyło w meczu z Finlandią? Czy to jest w ogóle mecz, który... Pamiętajmy o jednym. Oddali 19 strzałów przeciwko Finom. Finowie tylko ten jeden. Ten który skończył się golem przy dużym błędzie Meile, który został wyprzedzony przez Poyampalo w tej sytuacji. Jak widzimy, Jensen, czyli ten gracz z Brentford, który też szedł na boisko zamiast Christiana Eriksena, też tutaj jest awizowany w wyjściowym składzie. I jednak Dolberg zamiast kolegi klubowego Kamila Wilczka Winda, tego młodego napastnika. Michał. No właśnie, jeśli analizować ten mecz, próbować analizować go tak pod względem piłkarskim tylko, to ja Danię jednak całkiem nie najgorzej oceniam, bo, no bo to był taki mecz z gatunku, no jedna drużyna cały czas dominuje, bije głową w mur, stwarza sytuację. Właśnie to też nie było tak, że oni się zderzali, tak jak Polacy często na tym 30 metrze, że nie potrafili przejść. Oni przechodzili, tylko Lukas Radecki miał bardzo wiele dobrych interwencji, wyciągnął kilka sytuacji, więc trochę stworzyli z bramkarza Rybali Bohatera, plus karny. No, a z drugiej strony dopuścili do jednego strzału, jednej sytuacji, więc było w tym dużo pecha, że przegrali ten mecz. Więc... Znaczy ja w ogóle nie wiem, czy można oceniać ten mecz po 60 minucie. Sądzę, że tylko do 60 minuty można Duńczyków jakkolwiek w ogóle oceniać za granie. Prawda? Jasne, tak, jasne. Natomiast tak jakby próbować albo wybierać te fragmenty jeszcze sprzed tego wydarzenia, sprzed tego dramatu, to Dania grała całkiem nieźle, natomiast no, skomplikowała sobie sprawę niesamowicie. No, to nie ma wątpliwości, że teraz jest pod dużą presją. No niemniej jeszcze to, że trzecia drużyna z grupy też może wyjść, no daje im jednak szansę, żeby w tym turnieju pozostać. Rosjanie nie sprawiają na mnie na tyle dobrego wrażenia, żebym sobie pomyślał, że dla Duńczyków będą przeszkodą nie do przeskoczenia. Nie, ja też tak uważam, że reprezentacja Rosji, że generalnie ta grupa jest dosyć przeciętna, czy że Belgowie, tak jak to mówią bokserzy, bo to jest takie bokserskie powiedzenie, że mają szwedzki stół, podchodzą i sobie wyciągają z niego co chcą. To jest taka grupa dla Belgów. No tak, ale przy przegranej dzisiaj dla Duńczyków, przy przegranej dzisiaj z Belgami to jednak komplikuje, bo Rosjanie są w stanie wygrać z Duńczykami. Ale wiesz co, ja myślę, że tak, posłuchaj, zupełnie szczerze uważam, że Belgowie mają pełne prawo myśleć o tym, że wygrają wszystkie trzy mecze. Innymi słowy, dla Duńczyków wynik, nawet ewentualna porażka, nawet większą liczbą bramek z Belgami niczego nie zmienia, bo i tak będą się liczyły bezpośrednie mecze Finlandia, Rosja, Dania w tym trójkącie. Ale zaczęliśmy tą rozmowę o sprawach mentalnych, związanym z tym, co się stało. Jeżeli zgoda, nie wiemy, co dzisiaj będzie, jaka Dania wyjdzie, w jakim stanie, ale jeżeli przegrają jeszcze teraz z Belgami, to myślę, że ten stan psychiczny, jakkolwiek sobie nie myślisz, czy Duńczycy są w stanie wyjść z trzema punktami, to jest duży problem, bo to jednak wiedzą, co się stało, nie myślę, że ich kibice czy ich prasa będą na nich może naciskać w ten sposób przez wszystko, co się stało, prawda? I tak jak mówię, dzisiaj z Belgami mają ogromne problemy, pewnie dojdziemy do tego. Łatwo powiedzieć o Lukaku, to nie jest to, tylko jak łatwo Belgowie się dostają do Lukaku. I teraz mówimy sobie, że wiadomo, taki Kiar
bardzo ważny w tym jest, prawda? Christensen jest dobrym zawodnikiem, ale wiemy o nim, że on ma problemy nawet z przygotowaniem do meczu czasami. On się boi trochę, sam to powiedział. I także ja nie chciałbym rozmawiać o Danii i myśleć, co będzie w meczu trzecim, bo ja nie jestem przekonany nawet, co będzie w meczu drugim, a grają z Belgami. Może jakoś to będzie, że naprawdę to będzie celem, naród jest za nimi, są w domu i zobaczymy tą Danię, na którą ty, bo ja się zgadzam z tobą, Duńczycy potrafią grać w piłkę, ale po przegraniu z Belgami ja myślę, że dołowanie będzie jeszcze większe. Gdzieś po prostu to wszystko może się zebrać do kupy i może być ciężej. Także psychika jest ważna oczywiście. Nikt nie chce o tym słyszeć, prawda? Mhm. Jako piłkarze my nie chcieliśmy o tym mówić, no bo to wszystko się wydaje, że oczywiście mówi coś, bo czy przegrają, czy nie. Ale jest ta psychika w drużynie taka, że czasami się popatrzy na jednego zawodnika, na dwóch, ten się boi, ten nie, ten jest jeszcze załamany po tym, jak go dociągnąć. I no, rola trenera tutaj jest niesamowita. Tak jak mówiłem, po tym meczu, tak jak teraz i przed meczem, zobaczymy, co będzie w środku meczu. To nie jest tak łatwo. No to słuchajcie, to przejdźmy w takim razie do reprezentacji Belgii. Kiedy porównujemy sobie jednych i drugich, no to wydaje się, że są takie dwa sektory boiska, gdzie Belgowie są ewidentnie mocniejsi. Myślę sobie, ja przynajmniej, możecie mnie spokojnie skontrować, ten program nie polega na tym, że musimy się wszyscy klepać po plecach. To skrzydła tam na bokach, gdzie jest Carrasco, jeżeli jest De Bruyne, to oczywiście ten rozgrywający, bo tu jest jeden skrzydłowy, drugi taki rozgrywający, tak lubi grać Martinez. Ale tak naprawdę przede wszystkim to jest numer 9. To jest ta skuteczna dziewiątka, w którą w Romelu Lukaku Belgowie mają zupełnie nową wersję Romelu Lukaku w stosunku do roku 2016. Czy pamiętasz, on był bardzo krytykowany wtedy po pierwszym przegranym meczu przez Belgów. Wtedy jeszcze nikt do końca nie wiedział. Wiadomo, że to był zawsze wielki talent, ale nie do końca wypalał. Ja dzisiaj mam wrażenie, że oglądamy od jakiegoś czasu Romelu Lukaku, który pod każdym względem, te jego słynne skanowanie przestrzeni, to jak on potrafi, on sam mówi, gra zrobiła się dla mnie wolniejsza, bo on widzi zawczasu i potrafi sobie wszystko na tym boisku układać. Piłkarz do kontry i piłkarz do którego, na którym się też można oprzeć i do gry kombinacyjnej, jak trzeba. Napastnik kompletny. Tak, on przeszedł bardzo długą drogę. Cała Europa o nim usłyszała bardzo wcześnie, kiedy był nastolatkiem. Od 16 roku życia. Tak, prawda? Natomiast to nie jest ten sam piłkarz, jak wtedy, kiedy go poznawaliśmy. Kiedy Roberto Martinez pierwszy mecz prowadził w roli selekcjonera reprezentacji Belgii, Lukaku zaczął go na ławce. Divock Origi był podstawowym napastnikiem. To nie musi znaczyć wiele, ale pokazywało jednak, jakie były nastroje wokół Lukaku, który był krytykowany. No i on dużo mówi o tym, że dwie osoby bardzo wpłynęły na zmianę jego stylu gry. Jedna jest w sztabie reprezentacji, to Thierry Henry. Jego wskazówki, jego takie detale właśnie z pozycji wybitnego napastnika byłego. Wchodzenie z tej drugiej linii w tempo, to przecież to był, z tego był znany Thierry Henry. Dokładnie, prawda? A druga osoba to oczywiście Antonio Conte, bo transfer do Włoch, do Interu Mediolan, to było najlepsze, co się mogło wydarzyć w karierze Lukaku. I właśnie praca z Conte, który wiadomo, że jest takim szczególarzem, że zwraca uwagę bardzo mocno na to, w którym miejscu boiska dany zawodnik stoi i pokazuje, że to ma znaczenie. No i Lukaku rzeczywiście, mam wrażenie, kiedy grał na Wyspach, był oceniany tylko jako piłkarz o niesamowitej sile fizycznej, tak. I to wszystko. Szybki, silny, no i to były jego atuty. Natomiast teraz, po tych dwóch latach spędzonych we Włoszech, on stał się jeszcze piłkarzem mądrym, takim, który gra w sposób bardzo inteligentny i który ma atuty nie tylko w tym, że natura go obdarzyła niesamowitymi warunkami fizycznymi, ale w tym, jak on po prostu gra w piłkę. Mam wręcz wrażenie, że często przez to, jak świetnie jest fizycznie, umyka to, jak on dobrze gra w piłkę pod innymi względami. Doskonały punkt, ale ja jeszcze bym to rozwinął trochę głębiej, bo jego ewolucja jest niemożliwa jako zawodnika. Znaczy już widziałem go milion razy, ale zapamiętajcie sobie, że on był bardzo niedoceniany. On zawsze chciał grać w Chelsea, ale zawsze go gdzieś musieli wysłać. I gdziekolwiek go wysłali, to on robił, co miał robić. Pamiętacie, West Brom poszedł, czy do Evertonu. On strzelał bramki, ale pamiętajcie, że on nie był zawodnikiem całkowitym, prawda? Mhm. Jego pierwsze dotknięcie nigdy nie było rewelacyjne. On był silny, był mocny, potrafił się zastawić i często grał sobą, prawda? Próbował jakoś to wymyślić sam sobie.
I był wystarczająco dobry, żeby wrócić do Chelsea, ale zawsze mu powiedzieli, że nie. Wiem, że jak poszedł do Manchester United, to może tam było trochę ciężko, ale nie było tragicznie. Ale punkt jest o tyle dobry, że naprawdę on też się nauczył tego, że piłka to nie jest tylko właśnie, żeby się udoskonalać technicznie, co zrobił, ale również, że trzeba pracować na samym boisku, bo on tego nie robił na samym początku. On w obronie gra niemożliwie teraz. Jak popatrzę na niego teraz, przed paru laty, to jest inny zawodnik. Posłuchaj, jest taki facet, który będzie... Kto będzie nam mógł powiedzieć o małym, jeszcze kiedy nie był Big Romem, a kiedy był tylko Romem, bo jeszcze nie był wtedy Big, chociaż już pewnie wtedy był Big, ale był młodym chłopakiem i wtedy go prowadził i będzie nam potrafił powiedzieć o tej całej ewolucji. Potrafisz powiedzieć z trzech literek? Jak w tym? Nie, no już nie mówię, ty powiedz. Włodzimierz Lubański jest z nami na łączach. Prosto, Włodziu, do dzień dobry, prosto z Belgii. Chyba nie będziemy się widzieli, ale będziemy się tylko słyszeli. Halo, halo Belgia. Dzień dobry. Pięknie słychać ciebie. Nie wiem, czy dobrze jeszcze, ale ciebie słychać. Jakie ty masz myśli związane z Romelu Lukaku, co zwraca twoją uwagę w jego grze, kiedy oczywiście ma kogoś takiego obok siebie jak Thierry Henry, z którym może sobie, obaj są, fascynują się piłką nożną. Są znane te opowieści z 2016, jak po treningach zostawali, nie, w 2018 i pytał Romelu Lukaku w jadalni Thierry Henry, a widziałeś ostatni mecz ligowy drużyny Paderborn w drugiej Bundeslidze? Tak, widziałem. I nagle tutaj zaczynała się dyskusja taktyczna na temat, naprawdę tak było, a propos zespołu Paderborn. Co ty dostrzegasz takiego nowego w Romelu Lukaku, czego nie miał jeszcze wtedy, kiedy miałeś go pod swoimi skrzydłami w Anderlechcie? Znaczy, oglądałem jego karierę sportową od kiedy był nastolatkiem, regularnie. Robił postępnie. Chłopak, który bardzo chętnie się uczył, to był chłopak, który chciał po prostu osiągnąć perfekcję w swojej grze. No i to mu się udało, bo nie ukrywajmy, że dzisiaj jest to absolutnie zawodnik najwyższej klasy światowej. Jest to napastnik, który de facto czasami sam może zrobić różnicę w meczu. Tutaj podkreślaliście jego walory, które on poprawił, jeżeli chodzi o technikę, jeżeli chodzi o grę bez piłki. Ale również trzeba zwrócić uwagę na to, jak on się stał bardzo silny w takich pojedynkach bezpośrednich, jeden na jeden, wygrywanie tych pojedynków i dynamika i szybkość. To jest chłopak, który rzeczywiście w ostatnim okresie czasu zrobił niesamowity postęp. Słuchaj, wiem na pewno, że zresztą to widać w meczach. Romelu Lukaku jest tym zawodnikiem, który... Kiedy piłkarze reprezentacji Belgii gromadzą się na środku boiska, to on jako ostatni zabiera głos, to on wtedy mówi do drużyny. To stał się taki chyba naturalny lider tej reprezentacji po tym, jak odszedł z zespołu Vincent Kompany. To on przejął pałeczkę tego lidera, tego mentalnego lidera całego zespołu. Z niego aż bije z niego ta charyzma i ta osobowość. Czy to już wtedy, kiedy był tym 12-letnim dzieciakiem, dało się odczuć, że to jest taki właśnie... bardzo mocno nakierunkowany na to zawodnik, czy ten mental dopiero gdzieś tam się w nim tworzył? To, co powiedziałeś, to dzisiaj wyczytałem właśnie taki artykuł, w którym Lukaku się wypowiada na temat tego właśnie, jak w okresie, kiedy Vincent Kompany był w zespole, kto dyrygował tym zespołem, kto ten zespół wspierał w ostatnich słowach, kiedy przystępowali do gry. No on to przejął dzisiaj, ale to, co jest najważniejsze, bo to trzeba podkreślić. Są dwie rzeczy, które trzeba podkreślić. Pierwsza rzecz, dlaczego Thierry Henry znalazł się w sztabie szkoleniowym, to właśnie na specjalne życzenie między innymi Romelu Lukaku. A druga sprawa, że Romelu dzisiaj przejął rolę Vincenta Kompany w zespole i on jest tym zawodnikiem, który mówi ostatnie słowo przed rozpoczęciem gry. Ale zaufanie do tego zawodnika, jeżeli chodzi o cały zespół, niezwykle wzrosło. Chcę cię zapytać jeszcze, Włodziu, o taką kwestię, która mi zawsze przy reprezentacji Belgii trochę przeszkadza. No, ale taki to jest kraj i tego nie zmienimy. Belgia jest krajem trochę sztucznym, umówmy się. Walonowie i Flamandzi, dla których jedną wspólną stolicą jest Bruksela. I to jest też reprezentacja, która przez lata znajdowali się tam zawodnicy, którzy po prostu w życiu
nie potrafili się ze sobą porozumieć, bo nie znali jednego języka. Jedni mówili tylko po francusku, drudzy tylko po flamandzku. Jak to jest, jak jest dzisiaj z ewentualnymi podziałami w drużynie? Nawet nie mówię o jakimiś takimi podziałami, wiesz, że ktoś siebie lubi czy nie lubi, tylko takim po prostu kontaktem między całym tym zespołem. To jest drużyna, która się stosunkowo niewiele zmieniła od lat kilku, prawda? Dochodzi ktoś taki jak Doku na skrzydło, ale to jest zespół, którym generalnie ci piłkarze są ze sobą dość długo. No więc tego konfliktu w tej chwili, jeżeli chodzi o ten podział na Walonów i Flandrii, nie ma, absolutnie. Ten zespół się dogadał. Poza tym musicie zwrócić uwagę na jedną rzecz. To są chłopcy, którzy regularnie, powiedzmy, chłopcy, większość tych zawodników gra w czołowych klubach europejskich, oni dorastali do tego momentu, kiedy ta reprezentacja Belgii stawała się coraz silniejsza, coraz lepsza. Oczywiście bardzo ważna sprawa była, kto ich prowadzi, jacy trenerzy ich prowadzą. Wszyscy trenerzy, którzy ich prowadzili, starali się ten konflikt flamandzko-flandry w jakiś Waloński, sposób tak. uspokoić. Tak. I tego konfliktu nie ma. Oni mają jedną sprawę. To jak ja słyszałem przed wyjazdem, przed mistrzostwami Europy, w tej chwili wypowiedzi tych chłopaków, oni są tak nastawieni na to, żeby zrobić coś wielkiego, oni chcą po prostu te mistrzostwa wygrać. A do tego mają rzeczywiście podstawy, żeby tak mówić, bo to są naprawdę dobrzy zawodnicy i to jest dobry zespół. Trafili też na człowieka, ten Martinez, który rzeczywiście zaczął bardzo fajnie łączyć, dawał wszystkim zawodnikom szansę gry, a później był bardzo, bardzo sprawiedliwy, jeżeli chodzi o selekcję. I oni to zaakceptowali i oni są całym zespołem za nim i wydaje mi się, że ten zespół belgijski to jest w tej chwili zespół, który można pokazać w całym świecie. Twój typ na dziś, tak szybko na koniec? No, to jest trudno typować, bo pamiętajmy o sytuacji, jaka jest specjalna sytuacja. Jak dzisiaj czytam, że Romelu będzie absolutnie myślał o Eriksenie, że on go kocha, że ale niestety na boisku, sorry kolego, ale ja będę grał, żeby strzelić bramkę. No okej, to są specjalne momenty i jeszcze ta dziesiąta minuta, w której ma być aplauz i tak dalej. O tym oni wszyscy mówią, więc to będzie specjalny mecz, ale miejmy nadzieję, że to będzie mecz dobrego piłkarstwa i wygra zespół lepszy. No, wydaje mi się, że w tej chwili Belgowie są absolutnie nie do pokonania. Dziękuję ci bardzo. Włodzimierz Lubański prosto z Belgii był razem z nami. A my zostaniemy, dziękuję Włodziu, a my zostaniemy przy tej, no właśnie, może powiedzmy sobie jeszcze, bo dzisiaj no, wszystko kręci się obok Christiana Eriksena. Dziesiąta minuta spotkania to będzie rzeczywiście coś takiego dzisiaj bardzo szczególnego, powiedzmy o tym. Romelu Lukaku już po strzeleniu bramki Rosjan podbiegł do kamery, mówił po angielsku I love you i powiedział też po flamandzku, bo oni się dobrze znają, bo Christian Eriksen przecież grają razem, ale on też grał w Ajaxie, więc... powiedział po flamandzku be strong, buddy, czyli bądź silny, tak to zostało przetłumaczone. To jest dla niego bardzo szczególny zawodnik, bardzo się przyjaźnią. Lukaku wręcz będąc teraz w Kopenhadze chyba dostał nawet zgodę od trenera. Nie wiem, czy zdąży, nie wiem, kiedy to miałoby się wydarzyć, żeby pojechać do szpitala i odwiedzić Christiana Eriksena. No i przecież też w reprezentacji Belgii jest kilku innych zawodników, którzy występowali z Eriksenem w Tottenhamie. To jest kolejnych trzech graczy. Tak, zdecydowanie. I Belgowie zdecydowali się uczcić. Bo to jest ich inicjatywa, prawda? Tak, ta dziesiąta minuta. Ich inicjatywa, żeby w dziesiątej minucie wybić piłkę na aut, no i przez minutę po prostu klaskać i oddać w ten sposób hołd Eriksenowi, dać mu siłę. Też znalazłem informację, że tylko kilometr dzieli szpital, w którym jest Eriksen, od stadionu Parken i że jest bardzo duża szansa, że jeśli będzie miał uchylone okno, to usłyszy ten aplauz, no bo kilometr przy kilkunastu czy kilkudziesięciu tysiącach osób na stadionie to się jednak niesie zazwyczaj, więc to może być taki dowód wsparcia bardzo mocno słyszalny. Tak będzie wyglądała dzisiaj prawdopodobnie reprezentacja Belgii wychodząca na mecz przeciwko Duńczykom, czyli jak widzimy, Janusz, pomimo tego, że jak już słyszymy z belgijskiego obozu i Kevin De Bruyne, tam sobie chcecie, i Axel Witsel, bardzo ważna postać w środku pola, taki regulator wszystkiego w zespole belgijskim, pomimo tego faktu, że już są zdrowi, że już są gotowi do grania,
to jednak ich jeszcze będzie oszczędzał, bo nie musi trener Martinez tutaj szafować ich siłami. Widzimy ciągle, że ten bardziej znany z braci Azar, no jeszcze wraca, jeszcze nie chcę powiedzieć, że wrócił, ale powolutku wraca do formy. No i oczywiście nie mamy Kastania. Nie wiem, czy słyszeliście taką tę informację, że bo Kastań został już wykluczony z tej imprezy na dobre po tej kontuzji, jaką dostał z Rosją. Gdyby został uderzony, ma złamany ten oczodół chyba w dwóch miejscach, gdyby został uderzony 3 centymetry w drugą stronę, to prawdopodobnie musiałby też kończyć karierę, więc to jest jakiś kolejny taki mrożącą krew żyła przypadek, który chyba też na szczęście skończy się dobrze dla Timotego Kastania, więc to takie szczęście w tym nieszczęściu. No tak, i Thomas Meunier tak. Wszedł na boisko i pokazał naprawdę, jakim dobrym jest zawodnikiem. Także nie myślę, że coś się zmieni. Może, ponieważ wiadomo, w tym turnieju jest 5 zmian. Ja myślę, że trenerzy w tych czasach się nie boją tego wykorzystywać. Wierzą, ufają swoim zawodnikom, prawda? To nie te czasy jak kiedyś, że czy to w lidze, czy w reprezentacji, że się grało 13, 14 zawodnikami, a szczególnie jak się ma taki potencjał jak tutaj. Także ja nie myślę, że coś się zmieni, chyba że będzie jakaś taka decyzja, że może 2 czy 3 zawodnikom, no bo zawsze chcesz mieć paru w gazie, prawda? Oni już się nastawiają, myślę, jako reprezentacja Belgii myśli na pewno, co się stanie poza grupową fazą. I chcą mieć wszystkich gotowych. Także tu jest nic do dodania. Oprócz tego, że naprawdę byłem strasznie zdziwiony. Może nie strasznie, ale rola Torgena Hazarda, prawda? Bo jednak oni szli do przodu w trójką, a broni się czwórką i właściwie on grał. Była taka faza na początku meczu, zanim ten mecz się tak nie zaczął otwierać trochę, że on naprawdę grał na lewej obronie i to jest zawodnik, który myślałem w pewnym sensie, że on będzie grał jeszcze wyżej nad Nikiem Carrasco, a nie grał. A już nie muszę mówić, chyba ty wiesz na pewno, że nawet czy z social media, że Carrasco dla mnie jest niemożliwym zawodnikiem. Takim zawodnikiem, który... Słuchaj, a wydawało się, że jak pojedzie do Chin, to ja byłem 100%, że już jest po człowieku. Oczywiście wrócił, że postawił na kasę. Wrócił do właściwego trenera też, bo on go szybko, jeżeli coś było tam, że on zapomniał, czy zaczynał brać nawyki takie, jakie nie potrzeba w tych Chinach, to oczywiście miał trenera w Atletico Madryt, nie muszę mówić, kim on jest, Diego Simeone mu to wybił z głowy. Także tak jak pan Kazimierz, ja tylko, jak jeszcze jest szansa, bym chciał powiedzieć o Belgii, bo trzeba na nich spojrzeć, że my tutaj rozmawiamy o Polsce, rozmawiamy, co się dzieje przez lata, dlaczego, mentalność, wszystko to wchodzi, ale zobaczcie, co oni zrobili w 2000 roku, prawda, bo o tym trzeba mówić. To jest drużyna kolegów, wspominałeś o tej integracji, wspominałeś o różności języków, prawda, przecież dużo zawodników z Kongo przyjechało. Tak. Ale oni w 2000 roku, chyba Niemcy też w tym czasie, prawda, mieli te Mistrzostwa Świata, czy Mistrzostwa Europy, nie wyszli z grupy Belgowie. Pamiętasz, co się stało? Kompletnie to wszystko rozwalili, tak jak Niemcy, i zdecydowali się, że po prostu trzeba inaczej. Coś, co jest bardzo ciężko zrobić wielu krajom i nawet Polakom, prawda? A coś takiego się musi zawsze stać. Kiedyś musi przystąpić takim... To są koledzy, którzy grali ze sobą od 10 lat, 12 lat w reprezentacji. To była decyzja, gdzie oni powiedzieli... Gracie razem, przychodzi moment, nie będziemy was na siłę trzymać, masz 17, 18, 19 lat, bum. Wszyscy znają Zachód, wszyscy rozmawiają w jednym języku, wszyscy znają angielski, niemiecki, różne języki, prawda? Ponieważ to tak się dzieje w Belgii i tak. Także nie powinno nas to dziwić, to co się dzieje, bo to jednak w moim przekonaniu jest drużyna kolegów. Gdzie się rozegra ten mecz na koniec, tak twoim zdaniem? Jak gdybyś tak miał, wiesz, czytać z kryształowej kuli, czy on się rozpocznie w 11 minucie tak naprawdę to spotkanie, czy do 10 minuty, wiesz, nie będzie oczekiwania jednak na ten moment, że wszyscy będą ciągle myślami z Christianem. Może tak być, natomiast mówiliśmy dużo o Danii i o tym mentalnym podejściu, a jakoś mam poczucie, że Belgia jest tak silna, że na niej to nie zrobi wrażenia. Ona ma niesamowitą właściwość już od lat, że zespoły średnie, słabsze od niej, ona zawsze ogrywa, że to nie ma tak, że jest gorszy dzień i zdarzy im się jakaś wpadka. Nie, Belgowie jak są mecze eliminacyjne, to wygrywają zwykle 10-10. W tych wcześniejszych fazach turniejów też są bardzo pewni. Oczywiście przyjdą wyzwania dla nich, są drużyny, które ich zmuszą do wielkiego wysiłku. Być może są lepsze drużyny nawet od nich, ale nie w tym momencie turnieju. Dzisiaj Belgowie są tacy, no to są taką gwarancją
pewnego poziomu i trochę mam poczucie, że trener Roberto Martinez traktuje fazę grupową jako przedłużony okres przygotowawczy, pozwolił spokojnie dojść do siebie zawodnikom. Witzel i De Bruyne w ogóle nie polecieli do Petersburga, bo nie musieli, szkoda dwóch dni treningów. Spodziewam się, że w trzecim meczu grupowym oni złapią takie przetarcie jakieś przed fazą pucharową. Przed meczami ważnymi dla nich, to prawda. Tak, i wtedy się posłuchajcie turniej. Ale ja myślę, że na szybciutko, że to jednak jest zawodowstwo. To będzie tak, że Belgowie wyjdą, mimo wszystko, że ta piłka będzie wykopana, naprawdę czują, wyjdą i oni wiedzą, dlaczego tutaj są. I to będzie od pierwszej minuty mówisz? Bardzo czyli polecamy oglądać nie od 18:10, tylko po prostu jednak od 18:00. Tak mi się wydaje, to nie ma takiej możliwości, ponieważ to się stało, wszyscy są zadowoleni, że jest wszystko w porządku z Eriksenem i teraz trzeba podjąć decyzję. My tu przyjechaliśmy po to, żeby wygrać Mistrzostwa Europy i nie możemy tego odpuścić w żaden sposób. Dlatego ja myślę, że Belgowie będą naprawdę grali o zwycięstwo i to od razu. Proszę Państwa, pierwsza nacja rankingu FIFA. I co byśmy o tym rankingu nie myśleli, ale akurat Belgowie mają ku temu, mają prawo myśleć, że są w tej czołowej, powiedzmy, trójce najlepszych drużyn świata. Zespół, który strzelił w eliminacjach najwięcej bramek, 40, i który stracił też najmniej bramek razem z tą nieszczęsną Turcją, która tutaj już straciła 5, oni stracili 3 przez całe eliminacje. Półfinał Mistrzostw Świata, który ciągle stoi mością w gardle i to, że być może ostatni raz to pokolenie piłkarzy ma szansę wreszcie pierwszy raz i może już ostatni raz coś zdobyć. Dzisiaj Belgia wchodzi po raz drugi do gry. Oglądajcie mecz z Danią. To będzie nasz mecz dnia od godziny 18:00. A dzisiaj o tym spotkaniu mówili nam Michał Trela, Nuance Sport. Bardzo dziękuję. Dziękuję Michał bardzo. I Janusz Michalik oczywiście. Dziękuję. Człowiek, który żadnej pracy się nie boi. Dzisiaj też jesteś w studiu? Wieczorem? Nie, już byłem rano. Dzisiaj nie. Dzisiaj już leżak, tak? Dzisiaj leżak. Dziękujemy klapki. Dziękujemy bardzo. Jutro kolejny mecz dnia. Oglądajcie nas od południa. Do zobaczenia. Dobrego dnia.